I have a song I wrote especially for you, and with these simple words I say, I have a song I wrote especially for you, and with these simple words I say. Był stałym bywalcem klubu, do którego właśnie przyszła wyższa liga, jej ciało mógł mieć jedynie w myślach. To było jak wystrzał, na jej widok doznał szoku. Zostali tylko we dwoje, nie było nikogo wokół. Nie mógł odciągnąć wzroku od jej oczu i ust. Niemalże czuł jej zapach i słyszał stabilny puls. Jak już podszedł do niej, by wyjąć karty na stół, jej spojrzenie sparaliżowało go od szyi w dół. Szybka zamiana ról, patrzył na nią nieprzytomnie. Wyszeptała mu do ucha rozkaz: chodźmy do mnie. Skromne mieszkanie, od centrum 3 minuty. Była już rozebrana, zanim zdążył zdjąć buty. Miała 2 czarne kruki wydziarane na łopatkach. Było jasno jak za dnia, nie lubiła gasić światła. Chciała, by ją związał i usta czymś jej zatkał. Asfiksjofilia, seks w plastikowych siatkach. Nie była delikatna, prosiła, by ją bił. Jęczała z podniecenia, głowę odchylając w tył. Z całych sił ją tłukł, choć wiedział, że tak nie można. Zdarł sobie skórę z kostek, a ona w końcu doszła. Erotyczny koszmar, była coraz bardziej silna. Lecz on wpadł jakby w trans i już nie mógł się zatrzymać. Młoda dziewczyna w końcu przestała się ruszać. Podczas kiedy on ją rżnął, ona umarła w katuszach. Usiadł na łóżku, przepraszał, przysięgał, płakał nago nad jej ciałem, ze świeżą krwią na rękach. Mimo to była piękna, przy niej czuł się jak w niebie, więc pod osłoną nocy przewiózł zwłoki do siebie. Nie wiem ile czasu, ile dni i nocy mył ją, robił maseczki i układał włosy. Mimo to czuł niedosyt, bo miłość nie jest łatwa. Nosił w sercu dziurę, której nie potrafił zatkać. Skarży się sąsiadka, że na klatce cuchnie. On tłumaczył się, że praktykuje orientalną kuchnię. Jebało truchłem w całym mieszkaniu przecież. Lecz skąd ta stara sklerotyczka mogła o tym wiedzieć? W sobotę przy obiedzie padł przed nią na kolana.